Dzień dobry. Czy permakultura zmieni świat po kryzysie? Nie. Ale uwaga, może zmienić nas trochę. Moi drodzy, dlaczego się zdecydowałem zrobić ten filmik, chociaż unikam tych tematów dzisiejszych? Powiem parę słów, bo też mnie z jednej strony zachwyca, z drugiej strony bawi ta cała sytuacja związana z tym przewidywaniem, co to będzie, jak będzie, co będzie po kryzysie. Jest dużo takich głosów, że będzie super, że będziemy dla siebie mili, że zaczniemy szanować przyrodę, inaczej ją eksploatować, że będziemy z nią współgrali, a nie ją wykorzystywali, że powinniśmy zauważyć, co złego zrobiliśmy i generalnie gdzieś się zatrzymać, cofnąć do innych czasów i tak dalej. Dzisiaj oglądałem film, w którym to sam wirus do nas przemówił, jak to chce nam dać do zrozumienia coś i tak dalej, i tak dalej. I powiem wam, że tak mi się czasem śmiać chce. Jest to idea bardzo taka romantyczna, można powiedzieć. Różne przemyślenia ludzi, które w złej sytuacji próbują gdzieś pokazać światło. No i w sumie fajnie, nie ma z tym jakiegoś większego problemu. Natomiast prawda jest taka, że po tym całym zamieszaniu, które dzisiaj mamy, po tym jak ludzie będą mogli wreszcie wyjść z domu i zająć się swoimi codziennymi obowiązkami, no nic się nie zmieni. To nie jest tak, że się zmienia samo. To nie jest tak, że oni zmienią. Jedyne, co można z tego pozytywnego wywnioskować, to tyle, że podczas tego przystopowania pędu, w jakim zawsze byliśmy, parę osób rzeczywiście naszła jakaś tam refleksja, czy to warto na przykład robić taką grubą kapuchę tak na chama, że nic z tego życia więcej się nie ma. Czy to warto być na przykład jakimś takim beztroskim totalnie, że się już niczym nie przejmuje i ma wszystko gdzieś. Czy warto rzeczywiście dla własnych zysków mieć gdzieś przyrodę, naturę, to co nas otacza i co daje nam życie też, nie oszukujmy się. Jest tylko pozytywne w tym wszystkim to, że rzeczywiście parę osób się, tak można by powiedzieć, troszeczkę obudzi. Z tego snu, z tego właściwie bardzo takiego szybko płynącego koszmaru, w którym, na którego końcu człowiek sobie zdaje sprawę, że zmarnował trochę swoje życie, pędził gdzieś tam i nie wiadomo po co. Ludziom się wydaje, ktoś coś zmieni. Oni się zmienią, oni przestaną tam truć, przestaną to robić, a zaczną to robić. Nie. Nie ma czegoś takiego jak oni. Jesteśmy my. Tylko my. Ja, wy, oni. I nie patrzmy na o nich, tylko patrzmy trochę na siebie. Każdy jak troszeczkę sam coś w sobie wykształci więcej empatii chociażby, bo tutaj główną rolę, myślę, ona jednak gra, to rzeczywiście na małym polu, prywatnie, u kilku osób coś tam się zmieni. Były wojny, były dużo gorsze sytuacje niż są w tej chwili. To teraz to można powiedzieć, że siedzimy w domu, bo naszym największym problemem jest nuda. Oczywiście chodzi tutaj też o kryzys gospodarczy, który jakby nie było tutaj już dawno nastąpił, a może być jeszcze dużo gorzej. Także może być źle, bardzo. Ale zobaczymy, do czego to doprowadzi. W każdym razie nawet taki kryzys gospodarczy, nawet nasze nudy, nawet to, że nie możemy dzisiaj zjeść sobie jakiegoś tam owocu, który był zwykle przywożony z jakiegoś kraju i dzisiaj może już go zaczyna brakować, bo transport się skopsał i tak dalej, to nie są takie tragedie jak na przykład II wojna światowa, którą pamiętają jeszcze nasze babcie, dziadkowie, co niektórzy przeżyli i pamiętają to. To są dopiero tragedie, jak ci na łeb spada bombka i nie masz nic do powiedzenia. Jeżeli po takich wydarzeniach, które miały raptem 80 lat temu miejsce i to były wydarzenia, które właśnie pamiętają jeszcze członkowie naszych rodzin, na żywo możemy z nimi porozmawiać o tym, a nie czytać w książkach, no to sorry, przez te 80 lat się bardzo dużo zmieniło. Jeżeli oni to jeszcze pamiętają i wyszli z tej wojny, no nie oszukujmy, przegrani nasi, no bo trudno to nazwać wygraną,
skoro byliśmy bardzo poszkodowani. I nasz naród wyskoczył po wojnie, powiedzmy, wszyscy się przytulali, wszyscy razem coś budowali, było fajnie. Gdzie nastąpił ten moment, że znowu się wszyscy pokłócili, znowu jeden drugiego ma gdzieś, znowu jeden drugiego wykorzystuje i nóż w plecy mu wbija. Sami do mnie piszecie, że potrzebujecie w dzisiejszych czasach pomocy sąsiada, takiej, która nie naraża go na zarażenie się od was, powiedzmy, chorobą. I nie ma tej pomocy, jeszcze tylko są donosy różnego typu, że sąsiad to tam wyszedł, a ten się zesikał, a tamten coś tam jeszcze zrobił, pierdnął, a u mnie zaleciało. Także sami to potwierdzacie, co mówiłem w poprzednim filmie, że warto dążyć do samowystarczalności, warto mieć jak najwięcej swoich możliwości. Nie chodziło mi tam o to, żeby się na wieś przeprowadzać i że każdy musi mieć ogród, bo to było po prostu moje marzenie zawsze i dlatego to realizuję od paru lat. Ale chodzi o to, żeby po prostu się trochę zabezpieczyć, troszeczkę sobie porobić jakiś weków na zimę. My mamy 35 metrów mieszkanie, kochani. Jeszcze ciągle tam mieszkamy, poza tym, że ja tutaj w przyczepie przebywam, to też tam mieszkamy jakby na stałe i no tam mamy różnego rodzaju weki, mamy soki, mamy troszeczkę kaszy, ryżu, papieru toaletowego, najważniejszego dzisiaj papieru wartościowego. Drożdży nam tylko brakuje, choć zawsze robiliśmy chleb na drożdżach u siebie, no to nie ma. Robimy zakwas, Agnieszka tam cuduje z zakwasem. Chodzi o to, że po prostu trzeba o siebie zadbać, wykorzystać swoje możliwości mieszkania, dużego mieszkania, domu u babci, u dziadka, żeby na co dzień, jak jest spokój, to pokupować różne rzeczy, zużywać na bieżąco, ale jak ja to mówię, taki pewien stan magazynowy utrzymywać, tak? Nie kupować jednej kaszy, tylko kupić sobie na początek trzy, a dopiero potem jedną kupować. Jedną zużywam, jedną dokupuję, kładę tam, żeby termin ważności oczywiście nie przeszedł, żeby to było zdrowe. Wtedy jak dbamy o siebie, to nie musimy się tak przejmować tym, że potrzebujemy pomocy sąsiada. Mało tego, jesteśmy w stanie temu sąsiadowi pomóc, więc paradoksalnie to my, odłączając się od systemu i stając się coraz bardziej samowystarczalnymi, jesteśmy tak naprawdę, duże słowo, ale nie mogę synonimu teraz znaleźć, zbawienni jesteśmy dla tego systemu właśnie, bo to my go nie obciążamy tak bardzo jak ktoś, kto miał wszystko gdzieś na początku i teraz mu się za przeproszeniem dupa pali i jeszcze możemy komuś pomóc. Także nie wierzę w to, że przed kryzysem żeśmy sobie potrafili widelec w oko pyknąć. Dlatego dobrze, jak ktoś ma szklane. Kurde, jaki głupi dowcip, nieważne. Przed kryzysem żeśmy sobie byli w stanie widelcem oko wydłubać. W kryzysie niektórzy są bardzo fajni i pomagają, inni sami mi donosicie w wiadomościach prywatnych na przykład, że po prostu no, potrzebujecie pomocy, nie ma kto wam pomóc, bo jeszcze wam kłody pod nogi rzucają. Po kryzysie też nie widać tego, żeby ludzie nauczyli się tego. Ludzie potrzebują co jakiś czas dostać w mordę, żeby przez chwilę być miłym. Jak to się mówi, kopnij chama, to cię pogłaszczę, pogłaszcz chama, to cię kopnie. Jak się jest miłym w stosunku do kogoś, rzeczywiście tak często jest, to jest chore, ale tak jest, że jak jesteś miły dla sąsiada, to on często to wykorzystuje. Jak jest głupi oczywiście, bo jak jest dobry człowiek, to nie, ale no niestety tych głupich też nie brakuje. Za to jak jesteś twardy i chamski, to on czasami ma taki respekt wobec ciebie, że z tobą nie warto tak zaczynać za bardzo, nie? To wszystko mamy dokładnie odwrotnie niż powinno być. No ale dochodząc do sedna, bo chodzi mi tutaj o całą ideę permakultury po kryzysie. Moi drodzy, permakultura nie powstała w kryzysie, pojęcie to nie powstało w kryzysie dzisiejszym, powstało dużo wcześniej z innych też przyczyn, ale też było wynikiem moim zdaniem pewnego rodzaju zakrętów życiowych różnych ludzi. I czy ta permakultura może nam pomóc po kryzysie w odbudowaniu lepszego świata? Oczywiście, że tak. Czy będzie tym zainteresowanie? Oczywiście, że raczej nie. Podejrzewam, że niestety,
ale trochę ludzi o tym poczyta, trochę ludzi się zainteresuje, podnieci się, podjara i pójdzie w to nawet dosyć głęboko, po czym będzie musiało wrócić do pracy, jakieś swoje problemy tam rodzinne, choroby, tu wyjazd, tu coś, po prostu to zapomni, powie, że nie ma czasu. Dlatego ja nie mam jakichś wielkich nadziei, że obudzimy się w tak cudownym świecie, że już nie trzeba będzie nikomu tłumaczyć, nie kradnij, nie bij, nie gwałć, nie bądź idiotą, tylko zanim się wypowiesz, to coś tam zasięgnij trochę wiedzy. No tak raczej nie będzie. Ale wszystko my budujemy, od nas zależy. Być może 3 osoby po obejrzeniu tego filmu, obejrzycie sobie mój film, obejrzycie sobie jeszcze jakiś film, sięgniecie po książkę od permakultury, możecie coś z tej permakultury wziąć dla siebie. Nie tylko ci, którzy mieszkają w domach i mają ogród, bo permakultura kojarzy się głównie z ogrodnictwem, z warzywnictwem, z tym, żeby mieć własne jedzenie. Z tym głównie kojarzy się permakultura. Natomiast permakulturę można wprowadzać również w miastach. Mówię tutaj o tym, żeby architekci się tym zainteresowali, żeby ludzie, którzy w domach mieszkają w blokach gdzieś w mieście, żeby wzięli z permakultury inne pojęcia, bo to jest bardzo szerokie pojęcie, można powiedzieć, że jest to pewien styl życia. Tam dbamy o siebie, jemy dobre jedzenie, nie trzeba mieć ogrodu. Można zarobić trochę więcej kasy i po prostu kupić dobre jedzenie. A jak się ma mało kasy, to sobie zdać sprawę, że lepiej zjeść jedno zdrowe jabłko niż 2 gówniane parówki w tej samej cenie, powiedzmy. Takie eco, bio, natural, fucking power, jak to teraz napisy są w sklepach, że to jest zdrowa żywność, a reszta cholera wie, co to jest. I tam jest wiele różnych takich pojęć o zdrowym odżywianiu, o tym, żeby w stosunku do siebie być po prostu w porządku, żeby sobie pomagać, żeby dzielić się, jeżeli mamy jakiś nadmiar, to dzisiaj mamy zastosowania permakultury. Jeżeli ktoś przyjdzie do mnie z sąsiadów dzisiaj, że mu brakło jakiejś kaszy, to dostanie ode mnie kaszy, bo ja mam akurat w zapasie, tak? To jest jeden z elementów permakultury, jak i zdrowego, zwykłego rozsądku i takiego posiadania empatii. Dlatego myślę, że jednostki, jeżeli już ktoś będzie zmieniał świat, to myślę, że jednostki. I tu nie jest jakiś zarzut wobec ludzi, którzy właśnie nie mają czasu, są zaganiani, nabrali kiedyś tam kredytów, dzisiaj sobie siedzą w domu, mówią, matko jedyna, po co mi to było? Kupiłem 60-calowy telewizor, bo Antek ma 50-calowy i chciałem być taki fajny, żeby go pobić, bo go potem zaproszę i patrz, jaki mam zarąbisty ekran. Tylko że teraz to Antek se poszedł do domu i ma gdzieś wszystko, a ja płacę za to raty, nie? I niektórzy się budzą z ręką w nocniku. Do innych nie dotrze to w ogóle, że już siedzą po uszy w tym nocniku, ale do niektórych dotrze. I być może to jest moment, kiedy warto właśnie się zainteresować, czy to ja muszę takie coś mieć na kredyt, a może trzeba było trochę pieniędzy sobie odłożyć, kupić później i mieć już za swoje, zamiast kupować telewizor za 10 tysięcy, może trzeba było kupić za 4. Bez przesady, nie muszę go obsługiwać z telefonu. Nie wiem, no ja mam takie właśnie przemyślenia, że fajnie. Przepraszam, sam się by zanudziłem. Dobrze, że już jakiś czas temu zrezygnowałem z, nie wiem, z markowych ciuchów, z najlepszych telefonów, chociaż nigdy nie miałem w sumie, ale gdzieś tam kusiło. No innych takich rzeczy na pokaz. Po co mi to wszystko jest? Ja wolę mi te pieniądze przeznaczyć na dom. Myślę, że globalnie i ogólnie to cała ta sytuacja nic nie zmieni. Ale zainteresowanie wasze permakulturą, no lepsze to niż w ogóle jakbyś nic nie robił, tak? Także zachęcam do zainteresowania się tematem. W Polsce już troszeczkę jest artykułów na ten temat, po polsku. Są różne strony, których nie będę wam polecał, ponieważ zamieszczają wszystko po angielsku i mi się krew gotuje we mnie. Nienawidzę tego, jak ktoś po prostu ma polską stronę i każdy artykuł albo co drugi wali po angielsku, ale wystarczy, że sobie piszecie permakultura, możecie sobie popatrzeć na jakieś książki, już kilka książek jest o permakulturze w Polsce, można je zakupić. Jest permakultura Sepa Holcera, jest, jak to się nazywa,
ogród Gai, czy ogrody Gai, nie pamiętam dokładnie. Jest rewolucja z źdźbła słomy i są właśnie polskich autorów ogrody permakultury. Dotknąć ziemi, tak się nazywa książka, żeby, bo później będziecie pytać pewnie, jakie to tytuły, no to mówię, to takie cztery główne. Teraz jeszcze jest wstęp do permakultury chyba Billa Mollisona, który niby wymyślił całą tę ideę. Nie wiem, czy już można ją kupić tak, że płacę i tego, czy jeszcze jakieś zamówienia są, już nie pamiętam, bo ja akurat nie kupowałem tej książki jeszcze, bo nie mam czasu jej czytać, żeby się kurzyć na półce, to trochę bez sensu. Są różne strony internetowe, tu już nie będę żadnych polecał. Można sobie poczytać. Popatrzcie, ja wiem, że na przykład ja robiłem relacje z festiwalu Kooperatywy, czyli właśnie o permakulturze traktujące. Robiłem relacje w zeszłym roku na filmie. Filmy z tego. No i oczywiście zawsze się pojawiają jakieś tam głosy, że matko, jakaś sekta, jakieś oszołomy, że jacyś dziwni ludzie i tak dalej. Kochani, tacy sami dziwni ludzie, jak i każdy inny jakiś tam zespół ludzi, jakieś grupy i tak dalej. No są na przykład, nie wiem, motocykliści, którzy się zbierają w grupę i jeżdżą sobie gdzieś w trasę. I też można powiedzieć, że zużywają paliwo, bez sensu hałasują, jeszcze się popisują, jeszcze jeżdżą w grupie, może jakaś sekta, a może jakieś pornosy kręcą w tych skórach. Nie wiadomo, tak? Do każdej dziedziny można sobie dorobić jakąś teorię. I pewnie, że tam też się znajdują, jak byliśmy na festiwalu, też się znajdowali dziwni ludzie, tak? Jedni byli tacy, że po prostu, no tacy zmuleni, że ojej, wypadałoby im, tak jakbyś chciał im baterię podłączyć. Dawaj, żyj człowieku trochę. Można być wesołym, fajnym, dobrym człowiekiem, ale nie trzeba być mułem. No ale taki ktoś jest, no. Drugi znowu będzie się gdzieś tam modlił do innej osoby, czy też czegoś innego niż to, u nas jest głównie w kościołach, w szkołach rozpowszechnione, co dla mnie nie oznacza wcale nic złego, nic gorszego, bo tak naprawdę kto wie, czy coś jest na górze, czy na dole. To jest indywidualna sprawa, kto w co tam wierzy, dopóki nikomu nie robi krzywdy, nikomu się nie narzuca, to może się nawet modlić i do drzewa, i do pnia, i do wykałaczki może się nawet modlić. Wszystko mi jedno. Też bardzo dużo jest takiego niesprawiedliwego oceniania, że ktoś na przykład medytuje sobie albo po prostu leży. Jest taki moment tam, bardzo fajne rzeczy były na tym festiwalu, powiem wam. No na przykład ludzie po prostu się położyli w jakiejś tam grupce, po prostu się położyli na trawie, nie na leżaku z parasolką i z drinkiem, tylko na trawie, zamknęli oczy i przez chwilę, za przeproszeniem, zamknęli wszyscy mordy i słuchali. Słuchali tych dźwięków ptaków, tej natury, tego wiatru. Po prostu. Moment taki zatrzymania, bardzo cenny, bardzo fajny. No ale oczywiście zaraz ktoś, ojej, jakie modły, jakie tam satanistyczne rzeczy i w ogóle, bo się też takie głosy pojawiają. A ja mam z tego festiwalu bardzo fajne doświadczenia. Uważam, że było tam też, tam było kilkaset ludzi i w tych kilkuset ludziach znalazł się jakiś cham, jakiś burak, jakiś tam, nie wiem, no dziwny człowiek, jakiś tam gościu, który po prostu zabłądził w swoim letargu i wpadł na ten festiwal, a tak naprawdę chciał się jeszcze bardziej zjarać i gdzieś tam pójść. Ale to jest, można powiedzieć, jakiś tam ułamek, no margines, tam zdecydowana większość ludzi to są weseli, fajni ludzie, którzy się spotykają właśnie tak, może nie aż tak, bo to już tam, wiadomo, ludzie chodzą boso, mają jakiś tam koralik na sobie, chodzą bez koszulki, dzieci się bawią w piasku, szok, masakra, gdzie są telefony? Też nie chodzi o to, żeby już wszyscy tak żyli, powiedzmy, ale pojedźcie sobie tam czasem na taki festiwal jeden czy inny. Przecież was tam nikt na siłę trzymać nie będzie. Jak wejdziecie i powiecie, że matko jedyna, co tu się dzieje, to zawsze możecie wyjść. Ale nikt wam tam nie zrobi krzywdy, będą się wszyscy do was uśmiechać, z każdym możecie sobie pogadać, a jak ktoś będzie za bardzo się narzucał, jak u nas Jehowi w bloku, że co tydzień do mnie pukają, no, nie mam nic do świadków Jehowy, dopóki mnie nie nawiedzają non-stop. To już mi zaczyna naprawdę działać na nerwy. Generalnie
Polecam zainteresować się permakulturą, tymi festiwalami, które w tym roku nie wiadomo, czy się odbędą, czy nie, czy jakimiś filmikami o właśnie tym temacie, artykułami, książkami. Poczytajcie sobie, a może komuś się to spodoba. Tak? Nie traktujcie tego jako jakiejś religii, jak niektórzy to próbują dorobić do tego teorię, bo tam nie ma idei żadnych religijnych, po prostu jest to trochę zmiana swojego trybu życia, troszeczkę spojrzenie na to wszystko z boku, zastanowienie się, taki moment przemyśleń chwilowy, a potem nie ma sensu się smucić i nie wiadomo co tam zmieniać w swoim życiu, trzeba być po prostu pozytywnie nastawionym do tego, co się ma wydarzyć po tym całym zajściu, jakie dzisiaj jest na świecie. Ale to nie oznacza, że by patrzeć na wszystkich, że wszyscy się zmienią. Nie miejcie takich złudnych nadziei, bo tu nie chodzi o to, żeby przyszła właśnie idea na przykład permakultury w czasach kryzysu i teraz wszyscy polecą w tamtą stronę, bo ktoś rzucił takie hasło, jak ja teraz mówię, i wszyscy tam rzucicie. Nie, sami dla siebie sobie to weźcie. W zaciszy domowego ogniska każdy sobie przemyśli, czy mu się to podoba, czy mu się to nie podoba, i jeżeli wyjdzie każdy, tak co druga, co trzecia osoba z domu, z bloku wyjdzie z takim przeświadczeniem, że no mamy fajną rzecz, że to mi się spodobało, ja też tak chcę, to rzeczywiście wtedy te jednostki mogą się starać stworzyć jakąś tam grupę. Podsumowując, miało być krótko, cholera jasna, się rozgadałem znowu, czyli tak. Moim zdaniem permakultura po kryzysie jak najbardziej, polecam wszystkim bez skrupułów żadnych, ale miejcie na uwadze też to, że jednak zdecydowana większość ludzi wróci do swojej pracy, wróci do zarabiania pieniędzy, wróci do nie wiadomo czego tam i nic się wielkiego nie zmieni, bo były już dużo większe kryzysy wojenne, epidemiczne, kataklizmy różne żywieniowe, różne nadal są i się udaje, że się ich nie widzi, klęski żywiołowe. Było mnóstwo rzeczy, które mogło puknąć w czoło i puknęło, ale tylko na chwilę, nie? Pozytywnie, ale pamiętać o realnym świecie. Szału nie będzie po tym, moim zdaniem, ale pojedyncze osoby mogą wiele, wiele wnieść do waszego życia, a i wy możecie wnieść do innych. Pa, pa.